Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym pierwszym filmie w nowym 2020 już roku. W sąsiedzkich metamorfozach dzisiaj zajmiemy się przyjaciółką naszej Ari z luźnej rozgrywki, Yuki, którą już od dawna chciałam zmienić. Tutaj macie krótki opis właśnie rodziny Yuki, jej i jej siostry Candy. I w sumie nie wiedziałam tak naprawdę, że ona jest jej siostrą, no ale jak przeczytałam, to się dowiedziałam. Właśnie nie wiedziałam nawet, że będzie jakiś taki fajny opis tej rodziny. Z tego, co tam właśnie wyczytałam, co możecie sobie przeczytać, to jest pokrótce, że ona, że nasza Yuki chciałaby być podobna do swojej siostry, która jest DJ-ką. No i w sumie zmieniłam ją. No, chciałam zrobić ją taką może troszkę dziewczęcą, ale nie w takich słodkich sukieneczkach i tak dalej. Troszkę taką właśnie może nie sportową, ale no mówię, nie taką super dziewczęcą. Nie wiem, jakiego słowa użyć. I teraz już tutaj widzę, że wjechaliśmy na przyspieszenie. Dałam jej tatuaż. Myślę, że fajnie do niej pasował. Ona ma w ogóle bardzo, bardzo dziwną twarz, a ja nie zmieniam tutaj, jeżeli chodzi o rysów twarzy, nie zmieniam. Taką, jaką ma, to tak zostało. Zmieniłam jej brwi. Dodałam kolczyk, który też mi do niej pasuje. Rzęsy, no wiadomo, oczka, kolor został ten sam, jakąś tam delikatną pomadkę. No i tutaj też jak zawsze zastanawiałam się nad włosami, no bo chciałam, żeby jednak ten kolor miętowy został. I co dalej? No, dalej wybieram włosy. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje postanowienia noworoczne na ten nowy rok. Ja bym chciała więcej czytać, chociaż wydaje mi się, że i tak czytam dość sporo, jak na ten wolny czas, który mam. I być zdrowa, nie chorować, bo jeszcze tak naprawdę nie wyzdrowiałam, ale jest już lepiej niż było, już mówię. Co prawda nie najpiękniej na świecie, ale już mówię. Chodzę już do pracy, więc mówić muszę, bo bez tego bym nie mogła chodzić. No, aha, i właśnie, ostatecznie zdecydowałam się na ten kolor włosów. Na te włosy, o, nie na ten kolor, na te włosy, chociaż w tych różowych też mi się bardzo, bardzo podobała. Ale no, od samego początku chciałam jej zostawić te miętowe włoski, więc one zostały. Myślę, że moglibyśmy w sumie tą jej siostrę Candy też przerobić, chociaż ona jest taka charakterystyczna w tej grze. Ale dajcie znać, czy chcielibyście, żeby właśnie tą jej siostrę w następnym odcinku zaprosiła do naszych metamorfoz. No. Nie pamiętam, czy na koniec właśnie też tak pokazywałam wszystkie stroje, więc sorki, musiałam kaszlnąć. Myślę, że będę do Was, nie wiem, czy wracać do Was za każdym, na koniec każdego stroju, czy gadać. Tylko nie wiem, czy mi po prostu gardło nie wysiądzie tutaj w wizytowym. Dałam jej taką zwykłą sukienkę. Fajne te sandałki są. No i chyba nie, bez rajstopek, bo do tych sandałków mi nie pasowało. No i standardowo tak naprawdę dodawałam tylko rzęsy, ten kolor oczu. Znaczy, no, kolor oczu taki sam, tylko bardziej wyrazisty. No i jakąś tam lekką pomadkę, żeby te usta nie były takie simowe. Żeby były bardziej realne. No tak starałam się właśnie ubierać ją troszkę na sportowo, chociaż w ogóle, jak już teraz mi się właśnie przypomniało, jak ją robiłam, ona, jej figura jest tragiczna. W ogóle zero biodra, że tak powiem.
No ale co, nie zmieniałam tego. Jak już tak ma, to starałam się tymi strojami jakoś to zatuszować. Mam nadzieję, że mi się udało, dajcie znać. No tutaj jej taką właśnie koszulkę dałam. No, chciałam jej dać skarpetki, ale te piękne białe paznokcie wszędzie prześwitywały, więc zostawiłam ją bez skarpetek. Nie bez paznokci, tylko bez skarpetek. Teraz jesteśmy na przyjęcie, tak? No tutaj troszkę mocniejszy makijaż, troszkę mocniejsza pomadka. Aha, i chciałam Was też serdecznie zaprosić na mojego Instagrama. Tam mój nick podam w opisie, bo wstawiam właśnie też, co nagrywam, co mam zamiar nagrywać i tak dalej. Tam również możecie się ze mną kontaktować, jeżeli chodzi o takie sprawy zimowe, jak macie jakieś fajne pomysły. Więc w opisie będzie mój nick. No, ten strój na przyjęcie mi się mega podoba. Właśnie tam wstawiłam spoiler na Instagramie właśnie z tym strojem na przyjęcie, z zasłoniętą twarzą oczywiście. Więc no, tam się możemy kontaktować, bo ja na YouTubie nie mam jeszcze społeczności. Nie wiem, jak to tam jest. Spróbowałam się dowiedzieć, wyczytać gdzieś, od ilu słupów, czy tak, czy jak to tam jest, ale wszędzie piszą inaczej, więc postanowiłam założyć Instagrama. Tutaj mamy na gorącą pogodę taka bluzeczka przepasana kurtką albo bluzą. Nie wiem, co tutaj jest. Ja takie jej dałam chyba. Nie wiem, co jej dałam, w sumie nie pamiętam. O, fajne takie te sandałki. No i teraz już kończymy w sumie powoli. Na zimną pogodę będzie strój. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się nowa Yuki, czy woleliście ją w starej wersji, takiej simowej, stworzonej przez EA. Zapraszam Was właśnie do komentowania, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Na Instagrama zapraszam. No, dajcie też znać, czy chcielibyście, żebym zmieniła w następnym odcinku jej siostrę Candy. I zapraszam Was bardzo serdecznie na inne filmiki, na inne serie, które pewnie pojawią się na dniach. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!